Pokorne ciele dwie matki z się, a hardne żadnej. Mówimy tutaj o Ignacym Padereckim. Profesora amerykańskiego, który tłumacząc młodzieży Kingu Paderewski porównywał go do Michaela Jacksona, że Michael Jackson był mniej popularny niż Paderewski swoich czasów. Do centrum Paderewskiego w Gąśnej Dolnej, jedynej na świecie posiadłości po Paderewskim, oprowadza zastępca dyrektora placówki Ryszard Zabielny. No to pewnie. Tak znanym człowiekiem, że bywając w świecie w różnych pokojach, na przykład wymeldowując się z hotelu, już miał na recepcji przygotowane łyżeczki. Także widzicie. W swojej kolekcji już to było tak uznane w świecie, że w recepcji już trzymano łyżeczkę dla Paderewskiego z insygniami hotelu, w którym przebywał. Paderewski. Tutaj mamy gabinet pana domu. Jest to dawna sypialnia Ignacego Paderewskiego. Paderewski. Tutaj mamy bardzo ciekawe takie eksponaty. Jest to skrzynia, którą pani dyrektor przywiozła ze Stanów Zjednoczonych z Kalifornii, z Paso Robles. Paderewski w Kalifornii miał dwie winnice, które miały po 5000 hektarów. Jedna to była Santa Ignacio, a druga Santa Helena od imienia swojej małżonki. Do dziś w tych winnicach, na zdjęciach widzimy w takich stodołach, gdzie trzymają skrzynie, winę, są skrzynie sygnałowe. A wina marki Paderewski nie ma. Jakiegoś większego nawiązania jest wino, które jest robione właśnie w Kalifornii. Z etykietą Paderewski. Z etykietą Paderewski. Jest bardzo czczona jego pamięć. Są sale przywiązane w kilku miejscach, a właściciele tych winnic parę lat temu byli tutaj w Maskośnej Dolni. Nawiązaliśmy taką współpracę, gdzie przez kilka lat młodzież z Tarnowa, z Małopolski wyjeżdżała na warsztaty do Paso Robles, a w kolejnym roku młodzież z Paso Robles przyjeżdżała do Maskośnej Dolnej. U nas mieszkali, u nas mieli prowadzone warsztaty pianistyczne. Przy okazji dyrektor opowiadała, że dziękuję delegacja. Pracowała u niego w tym gospodarstwie.
Państwie dla służby zbudował specjalny budynek murowany, który nazwano kamienicą. I tam też była elektryczność. Do dworku doprowadził linię telefoniczną ścieżką. No, modernizacja dworku polegała również na tym, że dworek miał centralne ogrzewanie. Miał toaletę, prawda, ze spuszczkami. No a wszystkie te budynki gospodarskie i dworek były zaopatrywane w wodę z wodociągu grawitacyjnego, który zbudował na pobliskim wzgórzu. Tu chcę również wtrącić, że jako właściciel tych dóbr ziemskich był człowiekiem bardzo bezpośrednim, co zapamiętali mieszkańcy Kośnej i okolicznych wsi, że w czasie swoich wędrówek pieszych czy to dorożką, on pierwszy oddawał pokłon, jak gdyby zdejmował kapelusz przed mieszkańcem, przed prostym chłopem, no to dla obecnych tutaj włościan to było coś niesłychanego, żeby pan dziedzic pierwszy kłaniał się swoim poddanym. No ale tak było. No pan Reski dla Ciężkowic i dla dzieci z Kąśnej wybudował ochronkę, czyli przedszkole, piękny budynek w stylu tyrolskim. A w samych Ciężkowicach zakupił budynek przy rynku pod numerem 15, gdzie urządzono tak zwane kasyno, klub inteligencji obywatelskiej. I ten klub wyposażył w bibliotekę, zakupił 2000 woluminów. Także czasem się tak zdarza, proszę Państwa, że to trafia się tak człowiekowi, ale człowiek dobry, bo gdyby to była jakaś hiena, która by tylko jak Mareczek składała do schowku pieniądze, to by to nic tego nie było. Sprawdził numerację tego fortepianu i rzeczywiście potwierdził, że jest to fortepian, który stał tutaj w dworze w Kąśnej Dolnej. Potem była no, kwestia zapłaty, ile pani sobie zażądała, jaką kwotę za ten fortepian. Przypominam, że były to lata 80. Pani zwróciła się z prośbą, że może go wymienić na kolorowy. Są tacy ludzie, którzy i coraz więcej mają, coraz więcej dają, rozdają dla dobra sprawy. Mają dobre serducho, mają dobre serducho. I to się tak trafiło właśnie, że pojawił się człowiek jak on, mówimy tutaj o Paderewskim, który się strasznie wzbogacił, bo pomimo, że był biedny, nie miał matki, bo umarła mu przy porodzie, nie miał nic, a w sumie miał wszystko. Pan Bóg mu pobłogosławił. Państwo zobaczą, taka postać bardzo pozytywna. Postać bardzo pozytywna, gdy nadaje nasze radio. Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Słuchaj nas wszędzie, proszę Państwa, bo my mamy najciekawsze. Mamy też najbardziej wypowiedzi, że tak powiem, komentarze oryginalne, gdzie no nigdzie Państwo czegoś takiego mieć nie będziecie. Radio Talk FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström, Extra. Tak. Conchita, taka pogoda, że jeszcze może śnieg padać. Taka pogoda. Taka pogoda. Był patriotą, był też premierem, świetnym muzykiem. Powtórzył, że 95% to jest praca, a 5% talentu. Ten jego tekst po prostu ponadczasowy, myślę. Radio kończy. Spokój, spokój i cisza, którą tutaj pan
miał, to był jeden z argumentów wyboru tego miejsca, że tutaj naprawdę była okolica przepiękna, spokojna, świeże powietrze. Miał ustawiony fortepian na ganek, na którym ćwiczył, grywał. W samym dworze, w centralnym punkcie jest hol, który jest nazwany holem bilardowym, bo tam rzeczywiście Walerski trzymał bilard. Z tego czasu byłyśmy na spotkaniu na temat Paderewskiego z bankietem w kuchni polskiej. To się nazywa Podchorążówką. Jest to Podchorążówka. Och, jak dawno mnie nie było w tej Podchorążówce, proszę Państwa. A tutaj cóż jeszcze mogę Państwu pokazać? Kawałki z wernisażu Urbańskiego. Okazało się, że jeżdżąc po całym świecie... Wspaniałe są te kawałki Urbańskiego. Urbaniak, tak, Urbaniak. W majątku tutaj Kołśniejskim. Niestety ówcześni zarządcy nie byli do końca uczciwi i Paderewski ponosił zbyt duże koszty utrzymania. W 1903 roku Paderewski sprzedał ten majątek rodzinie Kotrębskich. W 1903 roku zaprzyjaźnił się z nowymi właścicielami, których później odwiedził z tej racji, że państwu Kotrębskim urodził się syn Janusz. No i państwo Kotrębscy zaprosili Paderewskiego na ojca chrzestnego swojego syna. Paderewski był na turnę w Australii, ale po powrocie przyjechał specjalnie do Kąśnej, aby dopełnić tego swojego przyrzeczenia, że wraz z żoną... Także o Paderewskim mamy na Babilonki, na święto wielkanocne, proszę Państwa. 1906 roku. Paderewski po raz ostatni odwiedził Kąśno w roku 1910 po uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika Grunwaldu w Krakowie, którego był fundatorem. Radio Koncita, to FM Euro Koncita, Barbie Baby Langstrom Extra, w kanale El Mercedes, youtube.com, Ela Knor, youtube.com, Elka Pierdzielka, Elka Wiercielka, youtube.com, Cinderella, youtube.com, Felicja Boska, youtube.com, Witeklandia, youtube.com, Witeklandia, Witeklandia, youtube.com, Dawid Wachowiak, filmy, youtube.com, Ela Hoff, youtube.com, Wiesiolandia Plus, youtube.com, El Mercedes, youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszamy. Spotkanie z Paderewskim w tej kuchni w łazienkach było bardzo miłe wieczorem czasu swego. Za 4 lata to już leci. Bardzo miło było. Piękny film na temat Paderewskiego, piękny bankiet, bardzo bogaty i w ogrodach też, proszę Państwa, kuchni polskiej w łazienkach, stara kuchnia polska. Mówili też odnośnie dzielnic, części Warszawy, że kuchnią polską była też Praga Południe, tutaj gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą w Warszawie, ale Praga Południe już teraz ma złą sławę, że bardzo dużo złodziei tam mieszka. Mieszkało bardzo dużo Cyganów, którzy już się uczłowieczyli, że tak powiem, przestali kraść. Natomiast Polacy znowu kradną i nawet za granicę wyjeżdżają i z Pragi Południe, i z samej Warszawy kraść kożuchy, majtki i co się da, jakoby by brakowało im czegoś, ale tutaj mamy już złe przykłady osób, które mają pełno, bo jednak im niczego nie brakowało, a kradną i jak mareczek do schowków wkładają. No to są charaktery nieciekawe, bo jak ktoś jest chciwy, pazerny, no to to jest i głupi, i czubek, no. To jest tak nieciekawe, że aż i niesmaczne i ciąg a la long ku piekłu prowadzi. Nieźle się w tym sprawdza. To było takie wydarzenie, które przytomniło Polakom, że należy stanąć w obronie ojczyzny, a okoliczności historyczne się pojawiły, bo wybuchła pierwsza wojna światowa.
Radio Conchita. Toque FM, Radio Conchita.